Jesteśmy w Jastrzębiu Zdrój na JWG2, pressingowej petardzie UCI EC2. Jest z nami nowy mistrz Polski w maratonie Krzysztof Łukasik. W XCO i Short Tracku też, a to jest twórca tego dzieła, Jezior Bike. Spowiem go. Musimy szybko jechać, bo mam 6% baterii. Mój trener może być niezadowolony, bo potem... No, więc jedziemy na objazd. A jak? Zobacz, zobacz! Jest rewolucja w naszym treningu. Krzysiek ma pasek tętna, także naprawdę taki nowy gadżet niedawno. Zapraszam na kanał Rowerz. O kurde, no. Z gracją. Po lewej, bo... Co, Karol dobrze to zrobił? Dobrze zrobił. Dobrze, no. Kwestia tego, i lekkie wybicie. No masz. Dobra, teraz. Ładnie. Trenerze, dobrze to zrobiłem? Jeszcze raz. Nie no, wygląda to... Wygląda to dosyć łatwo. Na prawo skoczyłem tą dziurę. I mają za małą pętlę. Wow. No dobra, trzeba to lecieć, widzę. Wow. Co ci? To jest mój trener, jestem z niego dumny. Brawo Maciek! I cyk, zniżka na kolejny miesiąc. 30% i cyk Maciek, 30% zniżki na plany treningowe. Na hasło! No co? Co Maciek tak? Jumper, niech będzie. Tylko powiedz, czy wystaje. Ty robiłeś sobie. No, dobra. Co da radę? Zmieści się. Na spokojnie, na spokojnie. Ale jesteś świrem. Jesteśmy po pierwszej rundzie JBG2 pressingowej petardy. Jak ci się podoba trasa? No najlepsze słowem, żeby określić całą tą imprezę, no jest po prostu słowo petarda, które nie bez przyczyny, jest w nazwie imprezy. A jak się nastawiasz na walkę z Bartłomiejem Wowakiem na tej iście cross-countryowej rundzie? Znaczy zacznę od tego, że walczyć będę też z Karolem Ostaszewskim, Maćkiem Jeziorskim. No... To już jest mniej petardowo, ale... Jumpuj! Tak! Woo! To jest moc. To jest Krzysztof Łukasik. No, prawie tutaj bym odwalił koszankę. No. Jego trener personalny. Tak, tak, dobrze Krzychu to minią. Tutaj bliżej lewego korzenia. Dobra. Tak jest. Tak jest. Bardzo ładnie. A ty na wprost. Dobra. No i dotarliśmy do hotelu po objeździe trasy. Jest Krzysztof. To ja. Faworyt już pierwszego wyścigu. O nie, faworytem jest każdy z nas. Każdy ma takie same szanse na zwycięstwo. No. Ja na przykład liczę na Maćka Jeziorskiego. Dzisiaj tak ładnie skakał tego dropa z Rogardena, że no wyglądało to groźnie. No i jutro startujemy w finale Pucharu Polski w Jastrzębiu. Ostatni wyścig cross country najprawdopodobniej w Polsce w naszym wykonaniu. No jak to? Przecież ty za tydzień masz startować w wielkim finale Pucharu Mazowsza. Który gdzie się odbędzie? Na Kazurze. O, a jakie masz wspomnienia z Kazurką i z mistrzostwami Polski na Kazurce, które tam się odbyły? O ja wtedy po 100 metrach leżałem w tej wielkiej krasie. A ja po 100 metrach prowadziłem grupę z trzeciego rzędu, wystartowałem. Ja, ale i tak tam się w miarę szybko ogarnąłem, bo na przykład Adrian Brzuska, który wtedy był dla mnie jeszcze panem Adrianem, a teraz jest już Adrianem, kolegą z drużyny, no i szefem przy okazji, no to szukał swojego roweru przez dłuższą chwilę. Także działo się tam, no, ale to były piękne mistrzostwa. Przygotowania wkraczają w ostateczną fazę. Rolowanko wchodzi. No już mi się nie chciało. Miałem jakieś dziwne nogi, to pomyślałem, że tak na szybko. Cyk, przelecę z nóżki. Czego oczekujesz od rolowania? Łuki.
No i że to dziwne uczucie, które mi towarzyszy w nogach, że już mi przestanie towarzyszyć. Witamy w sobotę przed Jastrzębiem. Jesteśmy po śniadanku, ale Krzynio niestety nie dospał dzisiaj. 9 godzin to za mało. Nie zregenerowałem się w pełni. Zresztą nawet gdybym się wyspał, to leżenie zawsze jest nieodłącznym elementem rutyny przedstartowej, w związku z czym nawet pomimo tego, że już powinienem się ogarniać, to jeszcze na spokojnie muszę chwilę poleżeć. No ale jak już cię, Krzyniu, złapaliśmy w tej pięknej atmosferze porannego kokona, to opowiedz, jakie masz plany startowe na drugą część drugiej części sezonu. No, póki co myślałem, jestem przy pressingowej petardzie. Skupiłem się wyłącznie na tym starcie, a jeśli już odhaczę pressingową petardę, zaliczę to piękne ściganie, to wszystko wskazuje na to, że za tydzień polecę do Paryża na próbę przedolimpijską. No a potem chciałbym się wybrać jeszcze do Grecji na trzy wyścigi C1, ale to dopiero w październiku, no i chyba wtedy już zakończę sezon. Mam nadzieję, że nie będę miał jakichś głupich pomysłów w postaci wyścigów przełajowych, ale kto wie. Rozumiem, to mam mały, więc czasami głupie pomysły wychodzą mi do głowy. No, ja planuję za to starty w przełajach, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc na pewno będę namawiał Krzysztofa na start w tej najpiękniejszej odmianie kolarstwa. Znaczy, myślę, że ty na jakichś zawodach się pojawię, żeby poczuć tam atmosferkę wyścigu, zjeść frytki belgijskie z majonezem. Dotarliśmy do Jastrzębia na wspaniałą imprezę sportową i będziemy czekać na kobiety. Właśnie idziemy trasą i przez przypadek, że tutaj jesteśmy i teraz przyjechaliśmy, to nagramy rywalizację elity kobiet na pierwszym okrążeniu na jakimś ciężkim fragmencie. Zobaczymy, jak sobie poradzą dziewczyny. No jesteśmy. Zosia pierwsza, Klaudia druga. Hop, 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 Klaudia, dawaj, dawaj, bardzo ładnie, hop, hop, hop. Super, niech wygra Polka! Karol, my się zajebiemy z bieganiem. Co zrobimy? Zamęczymy. Ola, dawaj Ola, hop, 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 hop. Dawaj, 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 super! I robimy falę, Krzysztof. Ajajaj, dwójeczka tutaj, kolego, dwójeczka, dawno nie było dwójeczki. Jak to? Ostatnio same jedyneczki miałeś na liście. No ale pan Bartek przyjechał, pan Wawak. Pan Wawak to jest zawodnik, co? Bardzo fajnie, że jest tak. Bardzo fajnie, tak to powinno być, że na Pucharach Polski startują wszyscy polscy zawodnicy. Znaczy oczywiście. I dedykujesz to te słowa Pawłowi Bernasowi i Michałowi Glancowi. Którzy wybrali jakąś twórcę, dwójkę. Maratonową. Maratonową. Czemu, czemu, czemu? Bidony gotowe. No jeszcze tak. Mechanik gotowy. Nie gotowy. Jeszcze, że Bernie wybrał ten maraton. No ale Glanz dlaczego nie przyjął na Cross Country, to zupełnie tego nie rozumiem. Klaudia, zwycięzczyni wyścigu kobiet. Kibicowaliśmy. No, w samą porę. Kibicowaliśmy ci na trasie, jak było? No, kiedy usłyszałam, że jesteś, to stwierdziłam, że muszę jechać szybko, skoro patrzysz. No, nie no, ładnie. To bardzo dobrze. Ale co, równo, chyba równo tak, swoje, tak. Bo... Wystartowałam pierwsza, potem trochę opuściłam, bo tempo było za mocne i w drugiej części też mam. Pięknie, pięknie. Jaki jest twój ulubiony fragment z trasy? Chyba te belki tutaj po tej drugiej stronie. Tak, też uważam, że Hyperion jest najfajniejszą częścią trasy. No, powiem ci tak, Krzyku się podobno regenerował, ale czy się zregenerował, to zobaczymy. Jest Krzysiek Łukasik, jest Filip Herta. Klaudia kogo? Karol Staszewski. Karola obstawiam, ale... Zaraz chłopaki wystartują. I ruszyli! To jest, słuchajcie, elita mężczyzn już w tym momencie na starcie. Mocnego wyścigu od samego początku. Tutaj nikt nie odpuści sobie, słuchajcie, ani kawałka, ani centymetra. I się dzieje. Popatrzcie, jakie zmiany na prowadzeniu. Dawaj, Krzyniu, hop, hop, hop!
mocne tempo. Dawaj, Karol, op, 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 dawaj, 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 dawaj. Dawaj, Karol, opaj, opaj. Pierwsza trójka wyścigu elity mężczyzn. Dawaj, Michał. A jest Maciek, mądrze, mądrze. Jedzie Krzynio. Dawaj, Krzyju, hop, 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 hop. Dawaj, Karol, hop, 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 hop. Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, co się stało z Bartkiem Wawakiem. Jechał na początku drugi, na pierwszej rundzie. A na drugiej rundzie już go nie widziałam. Jak się dowiem, oczywiście dam znać. Jednak Bartek jedzie, więc pewnie miał jakieś problemy techniczne, ale zażegnany, atakuje, przechodzi. Chociaż to bardzo szybka trasa, więc każda taka przygoda niestety dużo kosztuje. To jest właśnie ten mój ulubiony fragment trasy. Tam trawersik i dokładamy. Dawaj, kokot! Dawaj, Krzychu, hop, 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 hop! Filip już złapał lekką stratę, ale to wciąż jest... Dawaj, Filip, hop, hop, hop! Wciąż jest druga pozycja i wyścig się toczy. Tutaj chłopaki się tną o trzecią pozycję. Dawaj, Karol, hop, hop, hop! Ależ oni są szybcy. I zaraz za Hyperionem mamy fajną sekcję z belkami. Zaraz nam jezior pokaże, jak to się jedzie. Dawaj, Maksiu, hop, 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 dawaj, 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 dawaj! Dawaj, Kondor, dawaj, dawaj, hop, hop, hop! Klasa, Krzyniu. Dawaj, dawaj, hop, hop, hop! Dawaj, Filip, hop, hop, hop! Dawaj, dawaj! Filip ma teraz, myślę, że około 25 sekund straty. Za to zbliża się do niego Karol i Mati. Dawaj, Karol, hop, hop, hop! Już prawie macie Heltusa, dawaj, dawaj, hop, 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 hop! I Maksiu. Dawaj, Max, hop, 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 dawaj, 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 dawaj! Bartek mimo defektu dzielnie walczy, w sumie bardzo ładnie się przebija. I jedzie Krzyniu. Pięknie, Krzycho, dawaj, dawaj, hop, hop, hop. Dawaj, Krzycho, dawaj, dawaj, hop, hop, hop. I na drugim miejscu Karol Ostaszewski po lekko ponad godzinie ścigania. Dawaj, Karol, hop, hop, hop. Dokładnie godzina 6. Tutaj mamy Filipa. Dawaj, Karol, hop, hop, hop! A jak masz? Dajesz, dajesz, dajesz! Hop, 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 hop! Dawaj, Krzychu, hop, hop, hop! Dawaj, 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 dawaj! Pięknie, Karol, bardzo ładnie. Zabija. Dawaj, Karol, hop, 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 dawaj, 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 dawaj. Sytuacja wygląda tak.
Pierwszy jedzie Krzychu, ma już blisko minutę przewagi. Drugi Karol, chwilę za nim Filip. Niedużą chwilę, myślę, że około 10-15 sekund. Dawaj Piotrek, hop, hop, hop! Haj, dawaj, dawaj Kądziu. Dawaj Maksiu, hop, 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 dawaj, dawaj! No i tak naprawdę nie wiem, czy Karol to nazywał Hyperionem, czy tamto, co mówiłam. Tutaj jest dość trudny nowy fragment, w sensie trudny. Albo się skacze z belki na belkę, albo się łup, łup po bardziej tamtej drugiej stronie, gdzie belki są dalej, bo są mniej więcej tak ułożone. No i jest też objazd, który no, do łatwych nie należy. I dużo się też tutaj dzieje, bo mamy lekkie błotko i niektórych właśnie, jak nie opanowali swojej maszyny, to rzucało w tym miejscu. Dawaj Krzynio, hop, hop, hop! Dawaj, 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 dawaj. Dawaj Filip, hop, hop, hop. O, Krzyniu na mecie. Wygrywanko. Żadnych niespodzianek. Żadnych. Po prostu odjechał. Wygrał z dużą przewagą. Ale bardzo ładnie na drugiej pozycji jedzie Karol. Filip na trzeciej pozycji. Brawo Karol, wygrałeś w normalnych ludziach. Brawo Karol. Gratulacje Krzychu. Przez cały sezon mam poczucie, że no, nie jestem mocniejszy od Łukasika, ale zawsze tego czegoś brakuje. Jak o, ja mam dobry dzień, to on ma dobry dzień. Najważniejszy start przed nami i gramy w zbijaka rowerowego. Krzyniu, jak sam poczucie? Ale ja tu... Tym razem cię pokonam. Ty widzę jakiś straszny nieład. Kto tutaj zarządza tym? Michał Topór. Dzień dobry. Witamy na relacji z pojedynku. Proszę państwa, witamy na pierwszych zawodach w rowerowym zbiaku organizowanych przez Michał Topór. Do wygrania licznik RG Sport, bon na customowe buty i coś tam jeszcze nie pamiętam. Jakby było, niestety nie jest to zawody o kraty piwa. Jakby były, to bym startował, ale nie są, więc nie. Dużo zawodników, tak naprawdę w każdym wieku, bardzo duży przedział wiekowy. Proszę państwa, zaraz zaczną się te zawody. Niesamowity komentarz Stefana Mandesa. Tam jest faworyt tego pojedynku, Karol Staszewski. No helmet, no respect. Także ja wychodzę z ringu. Wszystkich zapraszam już na rowery. 3, 2, 1, start. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Będzie aktywny komentarz. Tutaj Karola widzę. Karol się ustawił w narożniku. Dodam jeszcze, że nie będę... Trzymaj, braty, walka. Wydarzyło, Karol. No to jego wina. Nie widziałeś, że jedzie. Jak nie wygrasz, to nic nie może. To była ustawka. Dobra, no trzymamy kciuki za pozostałych uczestników tej zabawy. Ale jak dobrze kibole dzisiaj. I to jest ten spryt. Wszyscy walczą, a my mamy czystą myjkę i sobie umyjemy rowery bez kolejki. Dawaj, spadnę. Ależ manewr, Maćka. Dawaj Maciek! No Jezus, to kolejny, no, chyba to trenują na co dzień, coś mi się wydaje. Przyjmujemy zakłady. Dawaj Pomek! Dawaj Pomek! Nieźle. Żaden nie odpuszcza. Dawaj Pomek! Master 1, Adam, mechanik,
Jak było? Była rozgrzewka. Co ma to zgrzewka? Brak rozgrzewki. Brak, ajaj. Zapiekło, jak poszedł strzał do startu, to tak zapiekło. Dwukrotny olimpijczyk, a tutaj brak rozgrzewki, no. Podstawowe błędy, no. Co zrobić, jak nie zrobisz, no? Nic nie zrobisz, no. Ale dzielnie walczyłeś do końca i to jest najważniejsze. Brawo, Adam. Ale nieźle odpaliłeś to te 2-3 ostatnie kółka, no? Dziękuję. Gdzieś to tam było jeszcze w tym nogach. Coś było. No i witam już w niedzielę z Warszawy. Krótkie podsumowanie startów, bo chyba zapomniałem trochę nagrać. Krzychu był pierwszy, ja byłem drugi, więc bardzo fajne starty za nami. Do tego Piotrek był czwarty, Maksio też tam całkiem spoko pocisnął, bo był czwarty w 23. Fajny weekend, super zawody, jak zawsze na pressingowej petardzie. Poziom organizacji był najwyższy. No i co, oby więcej takich wyścigów w Polsce, naprawdę było super. No i zobaczymy co dalej, może się będę jeszcze ścigał w tym roku, może nie. Krzychu planuje jechać na Salaminę, zresztą Krzychu co najważniejsze jedzie na próbę przedolimpijską do Paryża w ten weekend, więc trzymajcie za niego kciuki. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na pewno jeszcze coś w tym roku powstanie, ale czy to będą już przełaje, czy jeszcze wyścigi cross country, to czas pokaże.